Proszę Państwa, oto kielich, czas nasmarować tą piekielną machinę. Proszę Państwa, dziki chili dzisiaj, stylizacja na elfa po morderczym treningu. Żartowałem, big time. Popatrzcie tylko na ten boski rosołek, jest tłuściutki, piękny. Niedługo robimy, big time. Ale dzisiaj zabawa innego kalibru, smoothie jagodowy, oto składniki. Czyż nie jest pięknie? Buja! Kefir, proszę Państwa. No fajnie na nanie, ale to sobie wyczujecie sami w chacie, prawda? Każdy, można dodać więcej, trochę mniej. Alright. Jagody popularnie znane również jako jagoda. Wchodzimy z jagodą, uwaga. Dobra, jagody proszę Państwa, wrzucamy jagody. Może być dużo, tutaj mam mrożone. Ostatnią paczkę musiałem walczyć jak dziki kot bombao. Wchodzimy. Bach. Jagody wsypane. Jak to wygląda na tle kefiru? Wspaniała mieszanka, kika się zanurzyło, widzimy te czarne, granatowe, mocne, wspaniałe kropki. I teraz z góry jest bosko, ale już... Oj. Państwa, zwykłe płatki owsiane. Troszeczkę, o gdzieś tyle. Alright, tutaj będzie jakby sprawa zagęszczenia, takiego, no też zdrowe to jest, przyznajmy się. Proszę Państwa, następnie tutaj mam taki malutki bananek, dlatego on się nazywa biobananek, bio. Mamy Cię, bananku. Skakujesz do kielicha raz, Twój kolega również dwa. Płynie jedno całe piękne, boskie awokado. Uwielbiam awokado, tłuściutkie, oleiste, meksykańskie. Wchodzimy, pach, już mamy pięknie. Następnie, proszę Państwa, to jest garść młodego szpinaku, on już jest gotowy. Garść wchodzi. Bawi się zresztą. Przekrój. Przekrój jest dobry. Już zaczyna się lekkie sokowanie. Au! Teraz będę potrzebował jakby skórkę z połowy limonki. Trzemy. Dobra. I później soku ciśniemy. Z połóweczki. Turla się. Tutaj mamy startą skórę z połowy limony. Będziemy wchodzić na nożyk. Sobie tutaj dałem, żeby było łatwiej. Uwaga. I jest wjazd. Wjazd smoka, pięknie. O Boże. Siedzi. Dodatkowo sok z połowy limona. Wleciał! Słodycz też musi być, wiadomo, w tych wszystkich miksach smutnych i innych. Miód. Wlatuj. Wchodzisz. Chcesz się bawić? Bawimy się razem. Boska. Miodzicho. Miodzik. Miodzik. Buja, dziki chili, alfa dog, aqua cola, baby face, elf style. I na koniec składnik dziwny, aczkolwiek piękny. Sok pomarańczowy. Odrobina. Alright! Proszę Państwa, przekrój, cudowne kolory. No to wygląda jak jakaś cholera głowica, mgławica Andromedy. Cudownie się tu wszystko rozpuściło i teraz trzeba się zabawić i zacząć to mieszać. Proszę Państwa, cudowna emulsja, ten kolor, ten blask, te bąbelki, te tak jakby powietrzne dziury. Uwaga, przekrój, jest bosko, nalewanko. Proszę Państwa, ten cudowny nektar jest rozlany, także orgię pijacką uważam oficjalnie za otwartą. Kto smaruje, ten jedzie. Mmm.